Dzień dobry, Sabina Wolter, Love and Intimacy Coach. Witajcie na moim kanale. Jest mi bardzo miło Was tu gościć. Bardzo się cieszę, że oglądacie to wideo. Podejmuję dzisiaj temat związany z czymś, co jest nieprzyjemne i raczej kontrowersyjne, ale uważam, że warto mówić na takie tematy i warto podejmować się ich, ponieważ dopiero dyskusja o nich otwiera tak naprawdę naszą percepcję i pozwala nam lepiej objąć to, co się dzieje i zmienić to. Jakby biorąc pod uwagę to, że nie ma innej drogi niż poprzez to, co się dzieje, to podejmuję się takiego tematu. I tym tematem dzisiaj jest toksyczna męskość. Toksyczny obraz męskości. Pracuję z kobietami, ale pracuję też z mężczyznami. I wiecie co, dzisiaj, jak patrzę na to, w jaki sposób przedstawiany jest mężczyzna, w jaki sposób przedstawiane jest to, jaki on ma być, jakie ma mieć cechy, czym ma się kierować, jaki ma być w stosunku do kobiet, jakie kobiety mają być w stosunku do niego, co on ma osiągać, jaki ma być. To wszystko jest co najmniej powodujące presję. Co najmniej. I owszem, kobiety mają też wiele rzeczy, z którymi muszą się mierzyć. Ja sama jestem kobietą i zrzucanie tego ciężaru, który nosiłam na plecach przez wiele, wiele, wiele lat, zajęło mi sporo czasu. I dzisiaj, kiedy obserwuję progres klientek, z którymi mam ten przywilej pracować, widząc, jak one same to zrzucają, to moje serducho niemalże śpiewa. Ale patrząc też na mężczyzn, ile mają pracy przed sobą, ile muszą zrobić, wow! My kobiety musimy też mieć na uwadze, że oni też się z czymś mierzą. Że to jest problem, który dotyczy nas wszystkich. To jest kwestia, która łączy każdego z nas. Tak więc toksyczna męskość jest czymś takim, co bierze się z tych wszystkich lat uwarunkowań i z patriarchatu, i z kultury, i z tego, co wynieśliśmy z domu, tego, w jaki sposób uwarunkowano nas jeszcze w szkołach. Nie będę zagłębiać się w szczegóły i nie będę wyciągać detali odnośnie do tego, skąd dokładnie mogło się to wziąć, bo czynników jest naprawdę masa i to są bardzo ciekawe rzeczy do omawiania. Ale nie na ten moment. Na ten moment po prostu zostawię to gdzieś wam samym do zbadania, wam samym do przedyskutowania. Chciałabym podejść do tego od strony takiej, jaką do tej pory doświadczyłam poprzez moje życie, poprzez moje rozważania, ale też poprzez moje badania z klientami, z klientkami, z którymi mam ten wielki zaszczyt pracować. Widzicie, metody, które stosuję podczas mojej pracy, oparte się są w dużej mierze na zagłębianiu się w to, kiedy, jak i w jaki sposób powstały takie przekonania na podstawie takich doświadczeń, które przechodziło się podczas życia, że później te przekonania nas blokują, unieszczęśliwiają albo sprawiają, że zwyczajnie cierpimy. I tak, kiedy odwołuję się do tych przekonań, to najczęściej powstały one gdzieś mniej więcej do 10 roku życia, a najczęściej, tak jak na to patrzę, gdzieś do 5, 6. I już na takim etapie małe dzieci już czują, jak wygląda świat, już czują, gdzie jest ich miejsce, już czują, kim też są w odniesieniu do tego, jaką mają płeć. I tak podczas każdej mojej sesji, kiedy pracuję z kobietą, zawsze pada takie pytanie. Co zaczęłaś myśleć? W co zaczynasz wierzyć o sobie na podstawie tego wydarzenia, na podstawie tego, co tutaj doświadczasz? Kim jesteś ty jako dziewczynka? Kim jesteś ty jako kobieta? I dotąd nie było jeszcze kobiety, która by powiedziała: zaczynam myśleć o sobie, że jestem wspaniała. Mogę wszystko. Zaczynam myśleć o sobie, że jestem zdolna do każdej rzeczy, na jakiej mi zależy i osiągnę każdą możliwą rzecz. No nie. Najczęściej jest tak, że serce mi pęka, kiedy o tym myślę, ale sama również w to wierzyłam. Kobiety bardzo często zaczynają wierzyć w bardzo wczesnych etapach swojego wzrastania, że są gorsze od mężczyzn i że mężczyźni są nadrzędni. I wokalizacja tych poglądów jest bardzo różna. Na przykład on ma prawo do mojego ciała, na przykład moja atrakcyjność zależy od tego, czy on na mnie patrzy. Na przykład to, jak bardzo jestem warta i ile jestem warta, zależy od tego, jak bardzo jestem perfekcyjna w każdej dziedzinie mojego życia, jak perfekcyjne jest moje ciało. Są różne symptomy tego poglądu, ale
znakomita część kobiet na jakimś etapie swojego życia uwierzyła, że są gorsze od mężczyzn. Że mężczyzna ma nad nią władzę. I mówię o tym, bo to jest bardzo istotne, bo dopiero zdając sobie sprawę, w co wierzymy o sobie, możemy to zmienić i zrobić coś z tym. I wiele kobiet naprawdę ma takie przekonanie, że mężczyźni myślą, że są lepsi, bo my gdzieś w głowie z tyłu mamy przekonanie, że jesteśmy gorsze, więc zakładamy podświadomie, że oni myślą, że są lepsi. Ale nic bardziej mylnego. Drogie panie, chciałabym, żebyście wszystkie wzięły to pod uwagę. Bo kiedy pracuję z mężczyznami z kolei i zagłębiamy się w te emocjonalne sygnały, które stoją za doświadczeniami, których doświadczyli, to mężczyzna najczęściej na bardzo wczesnym etapie swojego życia kwestionuje swoją wartość. Tam kobiety nie ma w ogóle. On odnosi swoją wartość do tego, czy jest godny, czy jest dość dobry, czy jest dość jakiś. Czy jego wykonanie jest na tyle perfekcyjne, na tyle dobre, imponujące, że naprawdę ma znaczenie. Mężczyźni mają bardzo niskie poczucie własnej wartości w wielu przypadkach i to, jak kobiety myślą, że mężczyźni są niby lepsi i że tak myślą wobec siebie, to nie jest prawda, bo mężczyźni z kolei wobec kobiet najczęściej niosą w sobie strach, że mogą się nie sprawdzić. Czasami pytam mężczyzn, z którymi pracuję, czy uważasz, że te obrazy, które widzisz w pornografii, że są prawdziwe? Każdy mówi nie. Zresztą, kiedy pytam kobietę o to samo, no to mówię, że no nie, no to bujda jest. To jest kompletnie wyreżyserowane i totalnie do bani. To do bani to już ja dodaję. Ale kiedy spytam się i kobiet, i mężczyzn, czy uważasz, że penis podczas penetracji, tak jak to jest podskazane w pornografii, że on podczas stosunku prawdziwego, że on musi cały czas być w erekcji? Czy on musi cały czas musi być uniesiony, cały czas musi być twardy? To mając na uwadze, że wcześniej mówią, że nie, że w pornografii to nie jest prawda i w ogóle, o tyle ten obraz tego, jak ma prezentować się penis podczas prawdziwego stosunku, jest dosłownie zerżnięty właśnie z pornografii. I mówią, no tak, no a nie? No przecież powinien stać cały czas. Otóż nie. Od kiedy penis jest jedyną rzeczą, która jest jakby tą osią, wokół której kręci się stosunek płciowy. Mamy tak mylne przekonania na temat męskości, kobiecości, na temat cielesności, na temat tego, jakie są nasze zadania, jakie są nasze cele, co powinniśmy robić, te wszystkie musizmy, powinnizmy. Wow, od tego może bania wybuchnąć. I mówię o tym, co mówią, co czują kobiety, mówię o tym, co czują mężczyźni, bo te obrazy się kompletnie nie spotykają gdzieś po środku. I pęka mi serce, kiedy o tym myślę. Pęka mi serce, kiedy myślę o tym, jak bardzo wiele konfliktów powodowanych jest tylko tym, że zakładamy, że druga strona myśli lub czuje wobec tej pierwszej w jakiś określony sposób, gdzie to kompletnie jest zupełnie co innego. Tymczasem wszyscy byliśmy dziećmi, które tak samo płakały, tak samo się śmiały, tak samo tańczyły, gdy słyszały muzykę, tak samo malowały obrazki, tak samo myliły końcówki, dziewczynki mówiły chciałem, a chłopcy mówili chciałam. Tak samo pragnęły czułości, bliskości, zrozumienia, powiązania, akceptacji, miłości. To nie ma płci. To nie ma płci, a na jakimś etapie zaczynamy wierzyć, że ma. I chciałabym podjąć jeszcze jednej kwestii, która jest w moim odczuciu bardzo istotna. Wiele kobiet i wiele mężczyzn bardzo przeszkadza w tym, żeby ten obraz uleczyć, przez co obraz męskości pozostaje takim, jaki jest. I zdarzyło mi się rozmawiać z jedną kobietą. Nie zdecydowała się na pracę ze mną, ale myślę, że to dobrze. W każdym razie opowiadała sytuację, gdzie kłóciła się ze swoim partnerem i powiedziała mu, że zachowujesz się jak baba. I kiedy poprosiłam ją, czy mogę się odwołać do tego, co powiedziałaś, że powiedziałaś mu, że zachowujesz się jak baba, to czy zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę
nie tylko szkodzisz jemu, obniżając jego wartość, ale też sobie, ponieważ to, co w tym momencie robisz, to jest chyba najgorsze możliwe narzędzie całego patriarchatu, kultury, wszystkich tych systemów, jakie nas uwarunkowały. Bo to jest miecz obosieczny. I tak, jeżeli obniżasz wartość mężczyzny, przezywając go od bab, to jaką ty jesteś kobietą z kolei, żeby on chciał być przy tobie mężczyzną? Czy ty jesteś w stanie w 100% powiedzieć o sobie samej, że jesteś taką kobietą na tyle wysokowartościową, na tyle świadomą siebie, na tyle pokorną, żeby mieć takiego partnera, który również może wzbudzać w sobie te cechy i możecie przyciągać się wzajemnie i regulować swoje zachowania i zobowiązywać się do wzrostu, rozwoju i akceptowania tego, że po drodze się coś dzieje nie tak i przede wszystkim szanowania siebie podczas całego tego procesu. Nie chciałabym, żeby takie rzeczy były kontynuowane w naszym świecie, ale nadal są i nadal pomoc pod takimi względami jest konieczna, co sprawia, że jest to dosyć smutne. Ale i tak głęboko wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, bo chociażby dyskusja na takie tematy się podnosi. Więc co my kobiety i co mężczyźni? Co można zrobić, żeby faktycznie uleczyć ten obraz i przywrócić męskości, męskość, a nie toksynę, która polega na patologii władzy, agresji i kompletnego odcięcia się od autentycznego wyrażania emocji. Przede wszystkim dajmy sobie przestrzeń na to, że czujemy, wszyscy czujemy. I mężczyźni tak naprawdę, kochani mężczyźni, mówię teraz do was, zrozumcie proszę, że jeżeli kobieta, przy której jesteście, z którą jesteście, oskarża was o coś albo czuję, że to wy jesteście czemuś jej winni, to, drogi mężczyzno, ona ma dużo pracy przed sobą, żeby uleczyć swoją kobiecość. I tak naprawdę to ty w tym momencie masz tę twarz patriarchatu, tę twarz tej kultury, tej opresji, którą ona jako kobieta czuje przez wszystkie pokolenia wstecz na sobie samej. To ty masz w tym momencie tę twarz. Ale to nie znaczy, że ty jesteś tym kimś, kto jej to zrobił. Ale przyjmij, że na moment po prostu masz tę twarz i po prostu ją zrozum. Nie odpychaj tego. Zrozum ją i otocz ją opieką w tym momencie. Możesz wyrzucać co chcesz. Ja wiem, że to nie chodzi o mnie. Ja wiem, że chodzi o coś zupełnie innego. O to, co tata, dziadek, o to, co, na co mama pozwalała tacie, na co babcia pozwalała dziadkowi i inne takie kwestie. Pokolenia wstecz, kultury i tysiąclecia wstecz. Wiem, że cię to boli, wiem, że to jest niesprawiedliwe i że jest ciężko się z tym mierzyć. I rozumiem to. I ty, droga kobieto, pozwól mężczyźnie być mężczyzną. Nie kontroluj. Nie bądź tym control freakiem, który musi się upewniać w 100% na każdym etapie, czy on sobie poradził, czy zrobił, czy wywiązał się z tego, co miał zrobić. Nie oczekuj, ale szukaj kontaktu, szukaj powiązania. Tak jak ty sama dajesz sobie przyzwolenie na to i dawaj sobie przyzwolenie na to, żeby czuć, żeby zobowiązywać się do czegoś więcej, tak pozwól mu dotrzymywać jego zobowiązań. Jeżeli o czymś zapomniał, ej, czy pamiętasz, że zobowiązywałeś się do czegoś i miałeś to zrobić? I poczekaj, aż on ci podziękuje potem, że rzeczywiście mógł to zrobić. I nade wszystko nie deprecjonuj tego, jeżeli jest uczuciowy. Jest wiele kobiet, które nie są w stanie unieść tego, że w pewnym momencie mężczyźni zaczynają mówić o emocjach. Nie bądź jedną z nich. Wiele kobiet wówczas mówi: ej, zachowujesz się jak baba, albo przestań, jesteś jak mała dziewczynka, lub zaczyna wręcz stosować określenia typu nie bądź pi, i tu pada bardzo wulgarne określenie na damskie genitalia. To jest miecz obosieczny. Sama sobie szkodzisz. Nie rób tego. Nie rób tego, bo gdyby chodziło o ciebie samą, gdyby chodziło o twoją przyjaciółkę, twojego przyjaciela, o twoje dziecko, zrobiłabyś to? Powiedziałabyś w ten sposób? Jakoś wątpię. I pamiętaj, że mężczyzna jest również istotą, która czuje, również istotą, która ma aspiracje, również istotą, która bardzo chciałaby być zaakceptowana, kochana, która chce, aby jej dokonania i jej samobycie w esencji było czymś, czemu się kibicuje.
czymś, z czego się cieszy. Więc bądź tą osobą, jeżeli chcesz widzieć tą zmianę w świecie. Jeżeli chcesz widzieć, że świat się zmienia, to bądź tą zmianą. Dlatego, drodzy mężczyźni, drogie kobiety, chciałabym zakończyć ten wywód i powiedzieć tylko, że jeżeli czujecie, że to z Wami rezonuje, świetnie, bardzo się cieszę. Jeżeli są rzeczy, z którymi się kompletnie nie zgadzacie, świetnie, dyskutujmy o tym. Nie bójmy się dyskutować. Dajmy sobie przede wszystkim przestrzeń na to, żeby się szanować, bo to jest najważniejsze. Bo w takim stopniu, jak my się szanujemy, w takim stopniu szanuje nas świat. I zawsze przyjmijmy inną perspektywę, bo to, co mówi ta jedna strona, to jest jej historia, to jest to, co ona doświadczyła do tej pory, to jest to, czego się boi i czego pragnie. Nic więcej. I to, co słyszy ta druga strona, idzie przez filtr tego, co ona doświadczyła, czego ona pragnie, czego ona się boi do tej pory. I to nie zawsze jest to samo. Więc miejmy na uwadze, że mamy zupełnie inne historie ze sobą. I one nie muszą się zgadzać. I w zasadzie nigdy się nie zgadzają. Bo nie ma drugiej takiej osoby jak ty na tym świecie. Nikt nie przeżył tego życia tak jak ty. Nie patrzy na nie przez twoje oczy. Więc przestań być na tyle arogancka. Przestań być na tyle arogancki, że wychodzisz z założenia, że wiesz, co inny człowiek myśli o tobie i czuje wobec ciebie. Nie projektuj tego. Nie wiem, nie jestem pewna, jak bardzo pozytywny jest to akcent na koniec tego wideo, ale chciałabym w ten sposób tak naprawdę zachęcić do dyskusji i rozmyślań. Nie oceniajmy, nie projektujmy, ale zaciekawmy się bez kwestionowania. Miłego, dobrego dnia, soczystego, przyjemnego czasu i do usłyszenia, do zobaczenia.